Środa, 8 maja, Grzegorz Rządu, zapraszam na główne wydanie informacji. Najpierw są problemy gastryczne, które nie wzbudzają dużego niepokoju. Do czasu, aż pojawi się ból. Tylko wtedy może być już za późno. Rak jajnika nazywany jest cichym zabójcą. 8 maja, czyli w Dniu Świadomości Raka Jajnika, lekarze przypominają o regularnych badaniach. Karolina Komada. Przemęczenie, stres i duży wysiłek fizyczny podczas rehabilitacji nogi. Pani Mariola nie miała pojęcia, że powodem jej dolegliwości jest zupełnie co innego. Rak nie boli, nie daje żadnych oznaków, żadnych, zerowych. Jak już jest bardzo późno, w zaawansowanym stadium, można wyczuć na przykład jakieś pulsowanie w brzuchu przy siedzeniu, podnoszeniu się, jakieś uciski. Kojarzone, mogą być też mylnie kojarzone na przykład z przepukliną. U lekarza pierwszego kontaktu pani Mariola usłyszała diagnozę przepukliny, jednak objawy nasilały się. Jednym z nich był powiększający się obwód brzucha. Z polecenia trafiła do profesora Nowosielskiego. Tu nastąpiła szybka diagnoza, rak jajnika. Najpierw założymy kamerę do brzucha, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie usunąć całą chorobę. Jeśli jesteśmy w stanie usunąć całą chorobę, wtedy otworzymy brzuch dość szeroko, usuniemy jajniki, usuniemy wody, łzy, te wszystkie elementy, które są zajęte chorobą, usuniemy też macicę. Tak radykalne działania są nieuniknione. Na rynku są jednak nowe leki, które zahamowują nawroty choroby. Jeśli usuniemy każde ognisko, a później podamy chemioterapię jako leczenie dodatkowe, uzupełniające, to wtedy mamy najwięcej szans na to, aby pacjentka normalnie funkcjonowała przez kilka najbliższych lat. Później włączamy jeszcze dodatkowe leczenie w postaci tabletek, to jest tak zwane leczenie podtrzymujące olaparybem lub innymi inhibitorami. Dzięki temu wydłużamy jeszcze bardziej jakość, poprawiamy jakość życia pacjentek, które żyją naprawdę kilkanaście lat bez objawów choroby. Każdego roku rak jajnika wykrywany jest u kilku tysięcy Polek. Połowa z nich umiera, bo choroba jest już zbyt zaawansowana. To skutek nieregularnych badań. Najczęściej jednak coś się z tym jajnikiem dzieje. Pojawia się w nim jakaś przestrzeń, jakaś torbiel, jakaś nierówność, jakiś guz, jakaś taka zmiana, która zmienia jego obrys, wielkość, kształt. I my to po prostu jesteśmy w stanie wtedy zobaczyć. Najważniejsze jest to, żeby kobiety regularnie raz w roku były u ginekologa i regularnie raz w roku, żeby było wykonane USG dopochwowe. W rozpoznaniu choroby pomagają badania ginekologiczne, a także badania genetyczne. Natomiast w leczeniu pacjentek coraz częściej pomaga nowoczesna technologia i badania molekularne. Możemy trochę uszyć na miarę danej pacjentki terapię, czyli będziemy wiedzieć, że u tej pacjentki zadziała ten lek, a inny lek może zadziałać, ale w mniejszym stopniu. No i dzięki temu rozwijamy tak zwaną terapię spersonalizowaną, czyli dobieramy nie jedną terapię dla wszystkich, ale dla konkretnej pacjentki daną terapię. Na raka jajnika chorują kobiety w każdym wieku. Nawracające kilkanaście razy w miesiącu bóle brzucha, bóle krzyża, zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności powinny być alarmujące i powinny nakłonić do wykonania badań. Radą dla wszystkich młodych kobiet, szczególnie matek, które mają małe pociechy, badajcie się i to wystarczy. Był bank, będą mieszkania. Rozpoczęła się już kolejna mieszkaniowa inwestycja w katowickiej Koszutce. Już na etapie rozbiórki nie przypadła do gustu okolicznym mieszkańcom. Narzekają na hałas i zgłaszają inwestycje do inspektora nadzoru budowlanego. Łukasz Kądziołka. Nad dzielnicą Koszutka w Katowicach już od jakiegoś czasu górują wysokie żurawie. W niewielkiej odległości trwają dwie duże budowy, a teraz dołączy do nich trzecia przy ulicy Katowickiej. O tym, że prace są w toku, świadczą m.in. te odgłosy. Nie tylko na targu jest głośno. Trzeba okna zamykać, nie? Okna się zamyka. Akurat teściowa była, to nie mogła spać w ogóle. Ale w nocy chyba nie pracują. W nocy nie, no ale do późna wieczora. Okazuje się, że skargi dotyczące budowy dotarły już do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Pojechał na budowę, żeby się zorientować w możliwościach ograniczenia. Jak rozumiem, pylenia, no to zraszanie, ale jeżeli się nie mylę, to może tam chodzić również o drgania. I tam budowa napotkała na trudność w postaci głazu, który przeszkadza w wykopach.
Na razie trwa rozbiórka budynku, w którym przez wiele lat znajdował się bank. Wyrośnie tu dużo wyższy, kaskadowy obiekt, który będzie miał maksymalnie 16 pięter, a w środku znajdzie się około 200 mieszkań. Dojazd dla nowych mieszkańców zostanie poprowadzony tą wąską drogą. Tuż przy targowisku ma być zlokalizowany wjazd do garaży w budynku. To również budzi wątpliwości. Deweloperzy troszeczkę o tym nie myślą. Oni tylko myślą o tym, żeby zarobić, wie pan. A to czy ludzie będą latać helikopterami? Samolotami. Miasto potwierdza, że zgodnie z wydanym już we wrześniu ubiegłego roku pozwoleniem na budowę dojazd do inwestycji będzie się odbywał od tyłu targu. Zastrzeżenia do inwestycji mieszkańcy zgłosili do wojewody. Podtrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę, którą wydał Wydział Urzędu Miasta, w związku z czym tu w tym segmencie wszystko jest tak, jak być powinno. Mieszkania budowane przez firmę Rezi przy ulicy Katowickiej mają być gotowe w 2026 roku. Prace wyburzeniowe mogą potrwać do końca maja. Wraz z dwoma wspomnianymi inwestycjami firmy Atal na rynek nieruchomości trafi łącznie prawie 2000 mieszkań. Dziś drugi dzień matur i egzamin z przedmiotu, który co roku spędza maturzystom sens powiek. Uczniowie musieli się zmierzyć z matematyką. Choć akurat ci maturzyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, tuż po zakończeniu egzaminu byli raczej zadowoleni. Paweł Jędrusik. Matematyka od lat sprawia problemy maturzystom i to znajduje odzwierciedlenie w ogólnopolskich wynikach. Nie bez powodu wielu obawia się królowej nauk jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu. Trochę stres mnie złapał jednak na samej maturze. Może nie na samym początku, ale w połowie. W połowie zaczął mnie taki lekki stres brać, że coś źle robić i to pójdzie tak dalej i coś nie wyjdzie. Dziś jednak w 6. liceum ogólnokształcącym w Sosnowcu po wyjściu z egzaminu przeważały pozytywne opinie. Byłam bardzo zadowolona z zadań, jakie zobaczyłam, bo właśnie czegoś takiego się spodziewałam i tak na takie się przygotowałam. W większości się spodziewałam, a jako osoba, która nie jest zbyt dobra z matematyki, myślę, że i tak dobrze mi poszło. W tym liceum w Sosnowcu matematyki nikt się nie przestraszył, a przynajmniej nie na tyle, żeby na egzamin nie przyjść. Cieszymy się, że egzaminy przebiegają bez zakłóceń. Uczniowie naszej szkoły generalnie przyszli w 100%. Z tego co wiemy, kiedy wychodzą z egzaminów, cieszą się, że ten egzamin tak wygląda. Czyli generalnie wydaje się, że spełnia ich oczekiwania. Zobaczymy, jak będzie na języku angielskim. W czwartek, trzeci dzień egzaminów maturalnych, maturzyści będą musieli zmierzyć się z językiem angielskim. Nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie ceny mieszkań spadną. Przekonują, jak zawsze, deweloperzy. Co w takim razie może wydarzyć się na rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Katowicach. Paweł Jędrusik. Posiadanie dziś własnego mieszkania wiąże się najczęściej z długoletnią spłatą kredytu i ogromnym wydatkiem. Dlatego wiele osób decyduje się na mieszkania o małej powierzchni, które często są droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy niż te większe. Ja osobiście jestem zwolennikiem do tego, żeby przede wszystkim uprościć przepisy, głównie w zakresie miejsc parkingowych, które powodują, że te mniejsze mieszkania, nie przesadzajmy z 14 czy 13 metrami kwadratowymi, ale takie mieszkanie 22, 23 czy 25 metrów, to konieczność wybudowania do niego miejsca parkingowego, które ma powierzchnię około 30 metrów kwadratowych z dojazdami do tego miejsca, powoduje, że takie mieszkanie jest dużo droższe. Odpowiedzią na problemy z kupnem mieszkania miał być m.in. kredyt 2% dla osób, które nie mają jeszcze swojej nieruchomości. Zdaniem ekspertów tego typu programy nie są dobrym rozwiązaniem, bo tylko windują ceny nieruchomości. Naszym zdaniem zdecydowanie można te pieniądze lepiej wykorzystać. To zresztą chyba nie tylko z mojej strony padała ta uwaga, że to są instrumenty, niestety, które bardzo, to jest gaszenie pożarów benzyną, krótko mówiąc, tak, bo już na przykładzie tego kredytu 2% widzieliśmy, jaki on miał wpływ po prostu na wzrost cen. Eksperci wskazują, że rządowe pieniądze na dofinansowanie kredytów można było wydać na mieszkania komunalne albo TBS-y. Jednak same miasta nie kwapią się do budowy dużej liczby mieszkań na wynajem. Jak wskazuje wiceprezydent Katowic, problemem są pieniądze. Liczyłbym na to, że będą trwale określone zasady dofinansowania tego typu budownictwa. Mówię o budownictwie komunalnym. W innym wypadku będzie to absolutnie nieopłacalne i niemożliwe do ulokowania na rynku dla tych klientów.
Ci, którzy na mieszkanie komunalne nie mają szans, muszą szukać lokalu na rynku wtórnym lub u deweloperów. Ci ostatni jak zwykle przekonują, że nie ma co liczyć na spadek cen. Wydaje mi się, że dzisiaj patrząc na makroekonomię, na inflację, na to, że będą fundusze europejskie, które na pewno będą miały wpływ na rynek pracy również wśród firm budowlanych, obawiam się, że raczej nie ma szans na obniżkę cen. Co ciekawe, mimo że z danych demograficznych wynika, że w większości miast ubywa mieszkańców, to zapotrzebowanie na mieszkania cały czas jest duże. Dzieci mogą się tu poczuć jak kierowcy, bo nowe miasteczko ruchu drogowego w Parku Śląskim dobrze imituje infrastrukturę, po jakiej poruszają się samochody. Ta atrakcja, która jednocześnie ma pozwolić na naukę zasad panujących na drogach. Łukasz Kądziołka. Wraz z otoczeniem kosztowało 10 milionów złotych i miało być gotowe w 2022 roku. O powstaniu miasteczka ruchu drogowego mówiono już 2 lata temu. Teraz w końcu zostało otwarte. Wybudowano je w miejscu, w którym znajdowało się stare miasteczko z lat 70. Odnowione miasteczko ruchu drogowego, bo przecież na terenie ośrodku harcerskiego działało tam przez wiele lat miasteczko ruchu drogowego, które z czasem jak gdyby podupadło. Ostatnio zostało wyremontowane. Mamy do dyspozycji nowoczesne, zminiaturyzowane uliczki. Można wyjechać z terenu zabudowanego i wjechać na autostradę, przejechać pod tunelem i przez rondo. Miasteczko będzie służyć przede wszystkim dzieciom. Pozwoli młodym uczestnikom ruchu drogowego poznawać przepisy, szkolić się na właściwie odwzorowanych drogach, rondach, stacjach. W przyszłości planujemy, zachęcamy szkoły, żeby przeprowadzały tam kursy na kartę rowerową. Oprócz miasteczka na terenie przy hotelu Scout powstały skatepark, pump track, ścianka wspinaczkowa i strefa malucha. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Życzę miłego wieczoru i zapraszam na jutrzejsze serwisy o godzinie 16, 17.45 i 20. Do zobaczenia.